mnie zaś ukradkiem przyniesiono słowo, a me ucho odebrało jego szept. W niepokojących myślach, wskutek wizji nocnych, gdy na ludzi spada głęboki sen. Strach mnie ogarnął i drżenie, a liczne me kości napełnił strachem. I jakiś duch przesuwał się obok mej twarzy. Włosy na mym ciele się zjeżyły. Stanął bez ruchu, lecz nie rozpoznałem jego wyglądu. Jakaś postać była przed mymi oczami. Była i cisza. I oto usłyszałem jego głos. W tym odcinku Duchów od A do Z dowiemy się, czym są błędne ogniki, kim jest błękitna dama z łańcuta, a także kim jest błękitny mąż z zamku Arundel w hrabstwie Sussex w Anglii. Zaczniemy od błędnych ogników. Te upiorne, tajemnicze światełka widywane są w całej Europie. Unoszą się one nieruchomo w powietrzu lub wręcz płyną nad mokradłami albo w pobliżu cmentarzy. Z reguły nazywane są właśnie błędnymi ognikami. Mają one jednak wiele innych nazw, takich jak na przykład świetliki, nieziemskie ognie, trupia poświata, trupie świece czy płomyczki Williama. W czasach zamierzchłych wierzono, że są to dusze zmarłych, które pojawiają się, zwiastując czyjąś śmierć, albo też strzegą zapomnianego skarbu. Niektórzy uważali je za błąkające się po świecie dusze, które nie mogą się dostać ani do nieba, ani do piekła, a wobec tego złośliwie próbują wciągnąć w matnię każdego, kto za nimi podąży z własnej głupoty. Ostatnie badania donoszą jednakże, iż błędne ogniki powstają w istocie przez samopalenie gazów wydzielanych w trakcie rozkładu martwych tkanek roślinnych lub też zwierzęcych. To tyle, jeśli chodzi o błędne ogniki. Kim zatem jest, była błękitna dama z łańcuta? Jest ona zjawą niebudzącą grozy. Świadkowie, którzy mieli przyjemność zetknąć się z nią, zgodnie opowiadają o jej nieprzeciętnej, niewątpliwej urodzie, a także zwracającej na siebie uwagę błękitnej krynolinie, w którą dama z łańcuta jest ubrana. Trudno dziwić się opisom i relacjom świadków widujących błękitną damę, ponieważ za życia była ona jedną z najwytworniejszych pań polskiego rokoka, słynną sawantką i miłośniczką sztuki. Od wczesnej młodości ubierała się ona właśnie w błękitne krynoliny. Jeszcze za życia nazywano ją błękitną markizą. Izabela z Czartoryskich Lubomirska, bo o niej właśnie mowa, to żona marszałka wielkiego koronnego Stanisława Lubomirskiego. To ona jest tą, której piękny pałac w łańcucie zawdzięcza swoją świetność. Izabela za życia zakochana była bez wzajemności w swoim kuzynie, królu Stanisławie Auguście Poniatowskim. Aby w jakiś sposób zabić smutki w związku z brakiem wzajemności swojego uczucia, pocieszała się ona, snując gorliwie polityczne intrygi, a także kolekcjonując dzieła sztuki i hołdując francuskiej modzie. W swoim testamencie nakazała,
aby na ostatnią drogę ubrano ją w jedną z błękitnych toalet. Podobno można zobaczyć ją nieraz, jak przechadza się w galerii rzeźby, czy w zamyśleniu patrzy na posąg Amora, dłuta Kanowy, do którego pozował w dzieciństwie jej ukochany wychowanek, książę Henryk Lubomirski. Można też czasem spotkać błękitną damę w dawnym buduarze księżnej marszałkowej, kiedy to spoczywa na sofie. Ale, kiedy tylko ktoś nieoczekiwanie wejdzie do pokoju, błękitna dama z łańcucha znika w jednej chwili. Wiemy już, kim była, kim jest błękitna dama z łańcucha. Dowiedzmy się zatem, kim jest błękitny mąż, który ukazuje się w dwunastowiecznym zamku Arundel w hrabstwie Sussex w Anglii. Anglicy nazywają go Blue Man, czyli błękitny mąż. Wszystkie poszlaki wskazują na to, że jest to duch jakiegoś eleganta z dawnych czasów. Nosi on bowiem na sobie wspaniały strój z błękitnego jedwabiu. Owego błękitnego męża najczęściej widuje się, kiedy przemierza on statecznym krokiem bibliotekę zamkową. Jedna z legend głosi, że w Arundel, starożytnej siedzibie książąt Norfolk, ukazują się jeszcze trzy inne widma. Kuchcika, zamordowanego 200 lat temu, przepięknej dziewczyny, całej w bieli, która popełniła samobójstwo, skacząc z wieży zamku, oraz tajemniczego białego ptaka, pojawiającego się w okolicy, kiedy ma umrzeć któryś z członków rodu książęcego. Na dziś to wszystko w cyklu nagrań Duchy od A do Z. Przypominam, że autor tych nagrań jest pisarzem, w którego dorobku znajduje się obszerna, zyskująca sobie bardzo pochlebne opinie, trylogia fantazy Król Myśli. Zachęcam do przeczytania tej książki. Możecie ją kupić w księgarence Marfisz lub też wypożyczyć w waszej bibliotece. Król Myśli jest już w 100 najlepszych bibliotekach w Polsce.